Dzień dobry, witam serdecznie. Titled Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Dzisiaj jest możliwy walkover, jeżeli zagram z Rosjaninem. Odpuszczam wtedy partię z wiadomych powodów. No cóż mogę powiedzieć, tylko poproszę o jakieś tam jakieś takie dyskusje. Znaczy, proszę Was, aby nie roztrząsać tematu i tyle. Po prostu skupić się na gierkach szachowych. To jest chyba najważniejsze w tym momencie, tutaj w tym filmie. No, może i tak się stanie, Mikołaju. No, ale zobaczymy. Myślę, że nie wszyscy tak będą robić. A to już nie moja sprawa. Ja tu tylko mogę za siebie mówić. Dobra, trochę jednak siebie powiększę, żeby straszyć. Okej, pierwsza runda. Lecimy. USA. Okej. G6. No to co? Skoczek C3 sobie gramy. D5. Okej, skoczek F3. Hetman B3. Na C4 pewnie będzie palnięcie. Ale nie, tak, ale nie mogę. A, D, V, M, O, Z. Już decyzja podjęta. Kurczę, co ja tutaj jestem taki czerwony. Słuchajcie, trochę mnie to denerwuje. A taki niby... Tutaj skoczek C6, co on tutaj chce? Chce mi tutaj zagrać. No to D5, go. No dobrze, zaatakowałeś mi tu, proszę pana hetmana. Idziemy C6, będzie zagranie? Pewnie tak. C6, goniec D2. Jak mi zbije, to ja zbiję i tutaj będę atakował. Ciekawe, co on wtedy zrobi. Ok, no zagram tak, jak sobie pomyślałem. B4 nie działało, bo tutaj skoczek E4 wisiało i tam goniec podwisał. Chociaż może B4 działało. Może tutaj czarny błąd popełnił jednak. Nie wiem. Tak, zbijemy. Zmieniam koncepcję, bo jak on mi zbije, to wtedy na pewno straci figurę. O. Może trochę lepiej to teraz wygląda. Okay. Koniec D7. Dobrze. Hetman A3, takie ruchy też widziałem. Cały czas spoglądam na skoczka tutaj złowrogo. No brakuje mi roszady. Spróbujemy sobie zaraz zrobić roszadę. Goniec D3, goniec E2. Ewentualnie jeszcze wzmocnić tutaj pozycję poprzez ruch wieża D1 może. Skoczek chce mi się tu władować. Ok, więc spróbuję zastosować sobie ruch... Nie, no mimo wszystko gońcem zagram, żeby już schować króla. A jak zagra skoczkiem, to ja pobiję. I tam na A7. Dobra. Dobra. To co? Go. Tutaj się trzyma wszystko, no więc robię szybko roszadę. No i co? Taka pozycja. Myślę, że... Dobra, tutaj. Wieża D1. Żeby pilnować gońca, odejście gońca. No ma parę gońców. Czarne mają na pewno pozycję... nie gorszą, tak bym to powiedział. Dzień dobry wszystkim, witam. Jeszcze komentarz w międzyczasie przeczytam tutaj. Mam prośbę, mam ranking około 200 FIDE w szachach klasycznych, to dużo. A 2350 na szybkich, nie jednego FM-a czy je ma już ograłem przy dłuższym tempie. No to gratki. Problem w tym, że mam ranking w Blica około 1600 i nie potrafię przebić 1900. Chciałbym spytać, jakie rady, jak mogę podwyższyć swój ranking w Blicu, w jaki sposób mam progresować przy partiach o szybszym tempie. Ojej, ciężko powiedzieć, no jak masz w klasykach 200, no to ojejku, przyspieszyć, taktyki robić i przyspieszyć po prostu. To się samo powinno ugrać, jak już masz taki duży ranking w klasykach. No dobrze, moje wieże są ustawione chyba ok. Tutaj jakaś wieża... A, maciki jakieś mi szykuje, cwaniaczek. Poczekajcie, znaczy mata nie ma, ale taki ruch może jest niebezpieczny. Dobra, lecimy skoczek D5. On nie może... A to widełeczki, cyk. I biorę wieżę. Dobra, wyszło na dobre. Ok, zastosuję taki ruch, ze względu na to, że chcę zbić tutaj gońca i potem wieża D8, jeżeli on zbije oczywiście gońca na C4. I to będzie działało chyba dobrze. Z mojego doświadczenia to przychodzi nagle, ale nie ma sensu chyba trenować grania blitzów, bo one nie sprzyjają rozwoju moim zdaniem. Blice jeszcze jako tako, ale jak już się ma ranking klasyczny, tak wysoki, to myślę, że tablice same się powinny wyklarować. Bez problemu. Dobra, przeciwnik tutaj chyba dosyć słabo ogarnął temat. Zobaczcie, dużo popodstawiał. Jeszcze czasu ma mało, więc zwycięstwo w pierwszej partii, jest dobrze. No i co? Mamy punkcik, jest dobrze. W międzyczasie tutaj czytam już wasze komentarze i jeszcze spróbuję powalczyć z... ustawienie tej kamery, bo to światło tutaj u mnie troszeczkę działa jak działa. Ok, chyba jest dobrze. Czy to była kobieta? Wiesz co, nie wiem. Może? Sprawdźmy. No, to nie wskazuje na to, że była to kobieta, ale może. A dlaczego mówisz, że to była pani? Problem ze światłem, ok? Zaraz ogarniemy światło. Zawsze ze światłem są jakieś tam zawiłości, może teraz jest lepiej. A, ok, Karolina piszesz, no możliwe, no już nie, mniejsza z tym. Witam serdecznie. O, dzięki Tomolulu. Tak, zachęcam Was do obejrzenia filmu, który będzie całkowity dochód z tego filmu ostatniego gra Badur Dżobawa Iwańczuk będzie przekazany na rzecz Ukraińcom oczywiście. Także oglądajcie tam reklamy, oglądajcie, jeżeli nie macie nawet ochoty oglądać filmu, to można sobie puścić po prostu 16 minut, niech to poleci, bo długość oglądania jest bardzo ważna. Pewnie tam kokosów nie będzie z tego, słuchajcie, ale jeszcze zrobimy akcję na pewno jedną, już ją planuję w najbliższą sobotę, więc czekajcie na info i myślę, że coś dobrego trzeba zrobić, wykorzystać oczywiście te zasięgi, no bo grzechem jest tego nie zrobić oczywiście. Na zadaniach mam około 3450, wow, całkiem nieźle sobie, no nieźle. Dosyć dobrym szachistą, to skąd te pytania, jak grać lepiej blica? No to grać po prostu blice. Czy dzisiaj nocny Titled Tuesday? Chyba nie, wierny widzu. Jeden tylko chyba sobie zagramy. Co tam u Ciebie, słodziaku? Czy to pytanie jest do mnie? Czyli oddajesz dzisiaj punkty rosyjskim zawodnikom? Oddaję. A amerykańskich lejesz? Nie. O, dziękuję Ci, Poland, za subskrypcję. Serdecznie dziękuję. Nie to, że leję Amerykanów. Słuchajcie, to jest rywalizacja na szachownicy, to jest zaszczyt zagrać z kimś tam silnym, nie? Z amerykańskich szachistów, czy tam... To jest rywalizacja na szachownicy, umówmy się, no bądźmy poważni. Ja to wydaje mi się, że ja mam dosyć poważną widownię, moi drodzy, i tego się trzymajmy. Już obejrzany, fajnie, dzięki Matemat Szachu. Bo też... Ta długość oglądania jest bardzo istotna, bo w ogóle algorytmy YouTube'a tak działają, że masz, jak długość oglądania filmu masz dużą, średnią oglądalność na filmie, to bardzo dobrze Cię pozycjonuje wtedy. A jeżeli bardzo dobrze pozycjonuje, to dociera do większej ilości osób, no i wiadomo, im więcej ludzi to obejrzy, więcej reklam się tam ujawni i więcej kasy wpadnie Ukraińcom. Obejrzane z niemieckimi reklamami. No nieważne jakie reklamy, słuchajcie, no YouTube płaci, więc trzeba. Dla was to nic nie kosztuje. Nie wiem, czy to ma wpływ. Ojejku, nie zdążę wszystko przeczytać. Dlaczego są dwa turnieje? No bo są. Po prostu są wymyślone dwa turnieje. 17 i 23. Nie wiem, czy wszyscy będą odpuszczać partię z Rosjanami. Słuchajcie, to nie jest wojna... Dobra. Użyłem w ogóle... Nie, no nie chcę o tym w ogóle gadać. Wiecie, to jest dla mnie bardzo przykre. Trochę to przeżywam również. Ale to tylko jeden człowiek to zainicjował, tak? Więc ja tutaj do szachistów absolutnie... Ja mam wielu fajnych znajomych rosyjskich szachistów i ich uwielbiam nadal. Więc no, mam nadzieję, że rozumiecie. Grałeś dużo tych blitzów. Okej, te tematy tutaj, słuchajcie, jeden temat, drugi temat, trzeci temat. Kekiwo, no grać blice wystarczy, myślę. No, jak jesteś takim silnym już szachistą, to po prostu grać, no i praktykować, tyle w temacie. I taktykę robić. Live z normalnych gierek. Myślę, że zrobimy to w sobotę. Jeszcze ogłoszę godzinę i zrobimy to charytatywnie. Do zobaczenia, Kekiwo. No tak, tak, maksymalna moc, tak. Nie wiem, ile dostaję, to i tak nie będzie dla mnie, bo już to zadeklarowałem. 2 przerwy, 3 reklam i siostry miałem przeglądać drugi raz, tak dla zasięgu. Jeśli masz ochotę, bardzo proszę. Ale raz jak najbardziej wystarczy. To już jest jakaś tam cegiełeczka dorzucona. Tak. A Karjakin to jest po prostu brak słów na takiego człowieka. Akurat tutaj mi nie żal. Dobra, lecimy z kolejnym zawodnikiem. 2762. No to co mamy? Jaki debiut będzie? E6, prawdopodobnie hetmańsko-indyjska lub... Dobra, jednak gamit hetmański. A6. Częsty ruch, właśnie mi ostatnio tak grają. Zagrajmy sobie A4. Może to nie jest teoria, ale coś innego. Ok, E4. Czy C5 przykurzy mi? No dobra, to koniec G5, żeby mi tutaj nie trzasnął. I będę chciał teraz tutaj zbić na C4. Centrum zdobyte, C5 jakieś może mnie podważyć oczywiście. No i teraz chyba po prostu sobie zbijemy na C4, szybka roszada, C5. Tak, C5 jest oczywiście możliwe. Tutaj myślę, że wieża C1. Dzień dobry wszystkim, Radim Mucha. No dobra, roszada jest potrzebna. Wieżą zagrałem, żeby bronić skoczka. Ok, zbił. Myślę, że hetmanem sobie zbijemy. Wprawdzie tam nie będę miał dojścia do niego jakoś. Właśnie tak patrzę, czy ja będę mógł tam coś mu szarpnąć. Ale on też ma te figury jeszcze tak niezbyt wyprowadzone, szczególnie goniec. No dobra, mamy wymiany. Teraz mądrze odejść skoczkiem. Może w ogóle skoczek na E2, żeby tutaj obronić. Z drugiej strony, bo chodzi o to, że jak zagra wieża, ja tutaj wieżą, wieża D1. Jak skoczek C6, to jeszcze mi chodzi po głowie taki ruch jak... Zbił? Aha, bo bierze pionka. Tutaj podstawiłem po prostu pionka. Ale kurczę, to było proste, nie? No bez pionka już jest gorzej. To bez pionka już jest gorzej. Muszę tutaj jakieś świrować poświęcenia chyba. Dobra, F3 zagrajmy. On wieża D8 pewnie kopsnie. Nie? A to dziwne. Czekajcie, a tam nie ma żadnych poświęceń? Strasznie mnie to... Strasznie mnie korci, żeby coś takiego zrobić, ale chyba to nie działa. Może tak. Chodzi o to, że jak zagra wieżą, ja zagram tutaj i goniec będzie miał już opcję na B3, a pionek stoi już sobie na czarnym polu. Koczek nie może ruszyć, bo tutaj kopnę. Tak jak zagram. Teraz w ogóle tutaj grożę? Nie, nie grożę. Bo skoczek odbije i tam wieża się trzyma. Teraz muszę podciągnąć króla, zrobić tutaj w tej sytuacji co mogę po prostu. Czy on może się w tej sytuacji rozwiązać? Tak, tak, dostanie. B5 jakieś nie może chyba za bardzo. Znaczy B5 może, nie może, ciężko stwierdzić. Na pewno za tego piona jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Ja, czekajcie, on ma minutę, ja mam dwie, więc mogę sobie pomyśleć chwilkę. A czy ja nie mogę teraz tutaj zrobić ruchu? Czekajcie, ja mam taki ruch. Ha, zdobywam jakość. Zdobywam jakość i w ogóle jest wygrana pozycja w tej sytuacji. Podstawił mi gościu król G7. Podstawił. Okej, teraz pytanie. Dobra, delikatnie wieża D2. Tu trzymamy go na związaniu. Plan jest taki, żeby tu zagrać wieżą i tam i zdobyć skoczka. No i wygrywać partię. Tu jeszcze wisi pionek. No to jest wygrana, tylko to trzeba wygrać. Dobra, gramy tak. Nie podstaw niczego, Krzysztof. Gramy tak. No i teraz tutaj wieża D8. Nie ma jak się bronić. No, słuchajcie. Będzie tutaj chyba dobrze w tej sytuacji. Jeszcze sprytnie zagrał, ale sprytnie zagrał. Naprawdę sprytnie pograł. Ale ja to zbiję po prostu. I on jest związany tam na amen, bo królem sobie zagram. I on teraz nie ma szacha żadnego. Podejdę królem tutaj i wtedy wieżą tutaj gram sobie i wygrywam. No jest to koniec partii. Z pełną odpowiedzialnością to mówię. No i teraz chwila. Może jeszcze jakiś taki ruch, który go w cugcwangu ustawi. E5 niech będzie. Mam czas. Ja mam na to czas. On zagra jakiś taki ruch, to ja sobie tak zagram. Ten król będzie musiał po prostu odejść. Co mam kusić los? A H3. Ok, no to H4, co? Ok, no to teraz wieża D8 i sprawa chyba. Szach nastąpił, no to bije. No i mamy mata w następnym. AC7. Słuchajcie, no wygrana z gościem prawie 2800 czeskomowym. No ale podstawił, prawda? Podstawił, więc no grunt, że wykorzystane. 2 z 2. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. No, tak można grać. 2 z 2 to już dawno nie było. Także jest dobrze. Jak tam Hikaru sobie radzi. Hikaru jednak gra. Zobaczcie. Tytuł CM oznacza taki odpowiednik kandydata na mistrza polskiego. No fajnie by było zagrać z Hikaru, a to byłoby coś cudownego. To już by mi turniej ustawiło. No słuchajcie, dużo szachistów na pewno bojkotuje. FIDE zabroniło grać, w ogóle organizacja się przyniosła z państwa rosyjskiego do innych tam miejsc. Planowane są te organizacje różnych wielkich turniejów. Czy bym pokonał Nakamurę? Zapewne mam bardzo małe szanse. Na 100 partii może jakiś remis kiedyś bym ugrał. Może, ale też w to wątpię. No i zobaczymy teraz, kogo nam tutaj dobierze. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda się z Hikaru zagrać. Musiałbym po prostu więcej grać w necie tamtych jakichś różnych turniejów, w których on bierze udział i pewnie by się udało spotkać. Kubek, nie, kubek z przeznaczeniem wykorzystany. Kawkę piję sobie. Online na YouTubie, czy jestem teraz? Nie. Transmisja jest tylko na Twitchu. Dobrze, Titled Tuesday jest o 17:00. Naprawdę, ja już to powtarzałem, ale na przykład jeśli o mnie chodzi, to super. Bo jeszcze człowiek ma więcej energii. 19:00 to już tak robi się ciężej. A tu trzeba myśleć. Tu trzeba myśleć. Jakby to nie brzmiało pełną parą. Idzie dobrze. Szachermacher. Szachmacher, przepraszam. 2 z 2. Teraz pokonany dobry zawodnik. 2750 około. Taki czeskomały oczywiście. Wygrałeś z FM-em na 1 minutę. No gratulacje. Aczkolwiek na 1 minutę, wiesz, jak jesteś szybki i sprytny, no to no nie ukrywajmy, można wygrać z każdym na 1 minutę. No oprócz z Hikaru. Nie, no ale teoretycznie z każdym. Jakby się pojawił Griszczuk, to też walkover. No trzeba być konsekwentnym niestety, choć Griszczuka uwielbiam. Uwielbiam jego grę. Tak jak już wspominałem, ja tutaj do tych ludzi nic nie mam, ale tak solidarnie. Niestety, no tak, to jest okropne, co się dzieje teraz. To jest okropne po prostu, ja to tak przeżywam. No i nie mogę, po prostu nie mogę. Mam nadzieję, że to się kiedyś uzdrowi i będzie wszystko dobrze. Cóż mogę powiedzieć, no. Dobrzy ludzie nie są niczemu winni. No dobrze, samo to dobrze mówisz. Co sprawia, że Hikaru jest taki dobry? No, dużo trenował, jak był dzieciakiem. Jeździł dużo na turnieje, bardzo dużo grał w szachy podobno. No i talent pewnie też jakiś tam przejawiał. Okej, całe szczęście mamy tutaj... dobra. Mamy arcymistrza. No to jedziemy. Go. 2800. E4, C5. Dobra, gambit mora pewnie. Gambitu mora przyjmować nie będziemy. Gramy D3. Będziemy sobie grać w szachy normalnie. Żadnych tam kombinacji nie będziemy stosować. Czy to jest dobry ruch? Nie wiem. Okej, H6 też sobie zagram. Chociaż może niepotrzebnie, ale... Dobra, żeby szybka roszada była. W sumie jak ocenić tę sytuację? Tutaj po tych polach będzie chciał pewnie startować do mnie przeciwnik. Okej. No taka fajna pozycja do gry, co? Tutaj w ogóle chyba można teraz. Nic tam mi nie grozi. Trochę grozi. Zagrajmy hetman C7. I tu już się mogę wpakować. Gramy ostro. Chociaż hetman B8, taki ruch B5 jeszcze jest ciekawy. Okej, pole D5 będzie grane. Hetman A5 w takim razie. Na gończyka. I co? Teraz w ogóle chyba tu biorę. On musi tak zagrać. Czy ja dobrze widzę? No właśnie, musi wrócić. No wieża D8. Skoczek stoi dobrze, tylko no właśnie to jest kwestia właśnie jak grać dalej. Gońca na razie nie chcę wziąć. Póki co. Teraz B5 za progres... Aj, chwila, bo tu hetman. Hetmany chce wymienić z Kubaniutki. On chce wymienić hetmany. No nie. Nie pozwolę na to. Już ledwo dostrzegłem ten ruch. Tutaj spróbujemy. Ok, hetman B8, B5 będę próbował grać. Skoczek tu się wpakuje. No ten ruch teraz jest chyba obowiązkowy, żeby grać B5. Trochę trzeba się wychylić. Tu G3 nie może jeszcze póki co, bo tam strzelam. Ale już skoczek. Już skoczek może zagrać. Skoczek D5 mi się wydaje, że jest ok. Tutaj, bicie. No właśnie, tu wybiję. I mój skoczek nie będzie miał takiej placówki dosyć dobrej. Wybiję to gońcem, no ale może nie bić to. Skoczkiem nie mogę, kurczę blada. Tutaj wybiję, może B4 uderzyć wtedy. Mój skoczek trochę będzie taki zaplątany. Niech ja się zastanowię. No dobra, bijemy, B4 wtrącam. Jak mnie zbije tu, to po prostu tam. Co się będzie działo dalej, to nie wiem. Skoczek F4 już trochę traci sens. Może jednak warto było tego gońca trzepnąć. Ach, to są te dylematy zawsze w szachach. Goniec odejdzie i skoczek A5 chyba. Taki plan bym zastosował. Trochę długi, ale może. On pewnie jeszcze tak może rozważać. To wtedy wybijemy, weźmiemy tam hetman A5 jakiś tutaj, no. Różnie może być jeszcze, myślę. Ale jest już jakaś gierka chociaż. Czekajcie, tu mi palnie. Tam goniec D6 na końcu, skoczek mi chyba nie wisi. Skoczek, dobra. O tak, tu bronimy. Skoczek za bardzo nie ma gry. Takiej aktywnej. No właśnie, trochę nie ma tej aktywnej gry, ale może tak. Może tak. Z planem takim. Tutaj jeszcze na D5 będziemy patrzeć, spoglądać. Ok, no tutaj wymiana chyba musi pójść. Hetman tutaj, będę tego pionka chciał skosić. Jeszcze taki plan można stosować. Znaczy pewnie można, więc zastosuję. Niech się tutaj męczy. O ile on się będzie męczył. No właśnie, chce mnie tutaj szybko rozbić z kubaniutki. Trochę sobie słabości mogę narobić. Dobra, zagrajmy tak. No wiem, że puszczam dziurkę tutaj na F5. Ale może on tego nie wykorzysta jeszcze. Może nie da rady tego wykorzystać. Nie wiem, tutaj zagrajmy. Co? Tego to nie widziałem. A teraz tak nie mogę? Wiecie co? Nie wiem, co tu się dzieje teraz. Dobra, F5. Czyli mnie tu zaczyna jechać. Mówiąc krótko. Będzie musiał to udowodnić, ale chyba będzie mnie jechał. Tu jakieś maty na E6. Kurczę, taktyka weszła. A tak niepozornie to wszystko wyglądało. Zbicie, skoczek G6 jakiś. Tu hetman po prostu będzie miał troszkę więcej opcji, jakby co. No zobaczymy, ale skoczek stoi fatalnie, muszę to zbić. Zagram tu i tam, będzie coś powisało. Tu mi będzie chciał zagrać. Ok, ja to wszystko widzę. Niestety to wszystko jest bardzo nieprzyjemne. Muszę tak. No tak muszę. I co, ja coś tracę? Kurczę. Chyba coś tracę. Wieżę tracę i tam potem skoczka. A, mata dostaje w ogóle. Tutaj skoczkiem na F7. No, dam mu tę przyjemność. A, nie mata, ale to muszę hetmana oddać. Dobra, okej. Ograł mnie. Szkoda. Muszę szybko zobaczyć tutaj tę partię. Szybko zobaczmy. Co tu silnik prawi w debiucie. No, podobało mi się, ale taktycznie mnie po prostu tam zjadł. Nie czułem od niego takiej siły arcymistrza, no ale wygrał. Może tutaj inaczej jakoś grać, w sumie nie wiem. Przez G6. No, taka normalna pozycyjka do gry. Niby białe są lepsze. Jakiś hetman A5 od razu, tam trzeba by było próbować. No jak się gra oczywiście więcej takich pozycji, takich schematów, no to ma się większe doświadczenie. Zobaczcie, już czarne przechwytują inicjatywę i tak poszło. Tutaj skoczek na C2 i co tutaj lepszego? Wieża z C na D8? Jaka jest różnica? F5? Ale bardzo fajny ruch F5. No, jaki ja jestem w ogóle głąb kapuściany. Zbić tego gońca i zagrać w ogóle F5. I po białych polach żyję. Jestem świetny. No głąb kapuściany po prostu. Trochę więcej agresji. Co tutaj trzeba było zrobić? Zbić tutaj. Czyli cały czas tego paskudnego gońca białopolowego jednak zbić należało. Złe jednak myślenie strategiczne w tej pozycji. Ale dobrze się tak się stało. Przynajmniej się czegoś nauczyliśmy. Tutaj stoi już biały dobrze, naprawdę? Mi się wydawało, że tutaj jest nie najgorzej. Hetman B5? Lepsze zagranie może. G6. O, już stoi. Słuchajcie, G6 błędem byłoby. G6 błędem jest, bo to od razu bicie. Wow, tak. A co, F5 nie działa? F5 w ogóle słabe, bo tutaj? Kurczę, tu poświęcenia wchodzą. Król się strasznie odkrywa. Wydawałoby się, że tutaj żyjemy. No jednak nie. No dobra. Trudno. Okej. Mamy 2 z 3. Nie jest najgorzej. Znaczy jest bardzo dobrze na razie. Zgramy dalej sobie. Ważne, że przełamanie. Jeden zawodnik lepszy ograny. Tu z arcymistrzem. Też fajna partia była w sumie. Cześć Kociechowski, witam serdecznie wszystkich, z którymi się nie przywitałem. Kiedy wbijam GMA? No nie. Nie do mnie to pytanie. To jest nie do mnie pytanie. Hikaru też przegrał? O, to może z Hikaru. Bardzo chętnie, bo proszę Hikaru. Jak mija dzień? Dobrze mija dzień, dzięki. Aż paru kiedy wbija GMA? Oj, to trzeba Szpara zapytać. No myślę, że pracuje nad tym chłopak. Życzę mu tego jak najbardziej. No młody, ambitny jest. Na pewno zrobi arcymistrza. To jest kwestia czasu, rzecz jasna. I dużo trzeba grać. Cześć Piotr Gliwice, witam Cię. No dobra, co? No, czekamy na kolejnego zawodnika. Jeszcze jakaś partia. Jeszcze męczą. Teoretyczny remis. Zamknę tutaj ocenę komputera. Bo tak, goniec musi zawsze trzymać tego pionka. Jak pójdzie do góry, to zawsze tego pionka możemy skosić. Pozdrawiam Cię Piotrze, dzięki za miłe słowa. No wiadomo, tutaj białe jeszcze będą kombinować sobie, bo mają na to możliwości. Próba właśnie wymiany skoczka, która nie byłaby najlepsza. No ale jednak goniec chyba tutaj będzie trzymał diagonale A3C1, H6C1. Kwestia tylko dokładnej gry. No tu panowie mogą się... Zobaczcie, 140 ruchów jest prawie już. 50 ruchów bez bicia i remisik. No jest remis, dobra. Ok. No i pewnie runda za chwilę numer 4. Ok. Mamy kolejnego arcymistrza. Fajnie. Drugi arcymistrz. Świetnie. Czyli 4 partie, już 2 arcymistrzów. I znowu czarnymi z GM-em. No a to dla mnie nie ma to znaczenia. Ja to lubię grać sobie tym i tym kolorkiem. No dobra, grajmy swoje. Dobra. D6, czyli królewsko-indyjska, E5, no to co, chyba zagramy sobie trochę inaczej niż klasycznie, skoczek A6. Ok, H6, cyk. Naprawdę? Tak po prostu? No dobra, niech będzie. No idziemy. Idziemy po tego gońca. Albo skoczek F4. Ha, teraz ja muszę w ogóle wybić tego gońca od razu. Tylko, że białe dostały taką ciekawą pozycję, trzeba przyznać. No ale dobra, jest goniec. Dobra, C6 obowiązek. Schodzimy hetmanem i teraz jakoś trzeba pograć aktywnie. Tutaj skoczek musi zagrać tak. Skoczek tu będzie się przedostawał prawdopodobnie. Ale też już mam opcję. Mam fajną opcję. Skoczek E6 i tutaj. Hetman D6 jeszcze coś takiego tutaj dostrzegam. A no właśnie. Chyba to w ogóle wybije. O, już chciałem hetmana podstawić. No dobra, wybije to. Skoczek E6. Tutaj plan będzie taki, tu będzie chciał skoczek grać. My sobie to zablokujemy gońcem i B6. Twardo będę próbował. Tam taki ruch muszę przygotować. Stanów wieża E8, wieża D8. Tego pionka będę chciał skosić. On mi chce skosić skoczka. Ok, wymusza. Wymusza skubaniutki. Dobrze to robi. On to dobrze robi, ale to zagramy tak. No zagramy tak i tutaj wybiję wieżę i będę osaczał tego pionka po prostu. Będę starał się przynajmniej osaczyć tego pionka. Okej. Tylko w jaki to sposób zrobimy jeszcze, muszę pomyśleć. Dobra, F6 przypilnuje piona. Tutaj skoczek gdzieś tam będzie chciał. Dobra, goniec F8. Skoczek wejdzie tu, król G7. Aha, skoczek F5 będzie wchodził. Dobra, tak, tak i tutaj. I tutaj pilnujemy, pilnujemy. On będzie chciał wymienić pewnie, grając skoczek E2. Dokładnie tak, proszę pana. Dziabniemy to i wieża tutaj, na tego pionka. Ten punkt jest słabiutki, niestety. Więc gramy jeszcze trochę wyżej. No właśnie, tak. No dobra, gramy w ten sposób. Okej, pytanie czy iść tam, czy zbić. Dobra, zbijemy to. I niestety robi się gorąco, robi się nieciekawie, bo ten skoczek na F5 będzie miał świetną grę. I trochę mam tu ciasno. Nawet bardzo mam tutaj ciasno w tej sytuacji. Coś będę próbował z drugiej strony. W sumie mogę tak sobie stać, spróbować przynajmniej. Dobra, próbuję mi tutaj bronić, lecę z drugiej strony. Czy on mi gdzieś tu wchodzi? Na razie chyba mi nie robi krzywdy, mam nadzieję. Ten pionek tutaj będzie na G4 stał. Szybko gra skubany. A ja z tej strony będę coś próbował robić w takim razie. W każdym momencie tutaj mogę spróbować zbić, tylko z szachem odejdę, będę tego... No trochę jest ciężko. Jest ciężko, ale próbujemy szarpnąć gdzieś tam. Mam jakieś pewnie mikroszanse. Bić trzeba. Zawsze zagram tak. Tylko czy to będzie dobre? No muszę tak zagrać, bo on mi zagra B5, będzie mnie męczył. Goniec gdzieś musi zwiewać. No i co, ja muszę gdzieś tam uderzyć, nie? Muszę coś tam straszyć wieżą. Tutaj trzymam to. Goniec F8, taka katastrofa trochę. To jest. Wieżą jeszcze tutaj. Ósemkę będę trzymać. Król tam się chce się gdzieś przedostać. Wieża się chce przedostać na H8. To jest ten ból, ale tak można, ale skoczek E7. Tak zagram. Bo jak on mi zagra wieżą, to ja mu palnę tutaj i tego pionka będę kosił. Król tak stoi niezbyt dobrze. Ok, grożą mi jakieś tam pułapki, więc muszę zejść wieżą. Ok, mam nadzieję, że utrzymam tę pozycję. Mam nadzieję. A spryciarz. Naprawdę spryciarz. Okej. Wiecie co? Może to jest dobra opcja, żeby teraz... nie ma tutaj dobrej opcji teraz. Nie wiem, tak sobie zagramy. Po prostu w miejscu muszę stać. Nie widzę tutaj gry na progres. Okej. I co? Będę musiał palnąć po prostu tego skoczka za chwilę. Hop. Tutaj. I biorę pionka. Tylko czy to wystarczy? Dobra. Aj! Tutaj przecież wieża, nie widziałem tego ruchu. A to... Oj, ciężko, Krzysztof, już to pograłeś. Bardzo ciężko. Grożą maty, niestety. Muszę tak. Obierza G6 i on wygrywa. Jeszcze taki mam ruch, jakiś tam ratunek, taki ruch. A on tu mi palnie. Aha, w ogóle tędy wejdzie. Okej. Kurczę, no widzicie. Niestety ciężka sprawa. No to mnie trochę tutaj pooszukiwał na pieniądze. Pooszukiwał mnie na te pieniądze. To jest przegrana partia. To jest przegrana partia. No dobra, trzeba się poddać. Nie ma tutaj co grać w tej sytuacji, słuchajcie już. Nie ma obrony przed takim ruchem. No. Dobrze było tutaj. Jak masz zamiar popisywać się swoim brakiem wiedzy, to może porozmawiaj z kolegami w swoim wieku, nie? Psuj atmosfery. Tutaj o kim mowa w ogóle, o co chodzi? Słuchajcie, do kogo te teksty są? Proszę o spokój na sali, proszę o spokój na sali. No dobra, trudno, trudno, drugi GM w plecy, ale jeszcze bym chciał dorwać arcymistrza jakiegoś, no bo tak czuję, że dzisiaj to jest ten dzień, ale niestety się nie udaje. Okej, no ale co, pozycja, jak tutaj grać dalej? G4 każą grać, tutaj teorię trzeba dobrze znać. G4 i tutaj palnąć. To są fajne, bogate pozycje, no widzicie. Szkoda, szkoda, że tak nie poszło, ale to jest też dobra gra, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jak fajnie silnik ocenia też. Tylko coś tutaj trzeba było zbawszego zagrać. Hetman D6. Każe w ogóle to bić. No i świetnie, zobaczcie, -1. Czyli wszystko gra. Co ja tutaj, gdzie ja tutaj popełniłem błąd? Wieża D8? Chodzi o to, żeby od razu na pionka się nastawiać? Może? No ale goniec D7 też nie najgorsze. Goniec C4 tutaj. Ha. Każe grać tak. Od razu na pionka, bo ta wieża już się tu przydaje, zobaczcie. Czyli to, co wcześniej grałem. Tak troszkę zbyt wolno. Przeciwnik też nie wykazywał jakiejś tam super siły arcymistrza. Po prostu wykorzystał moje niedokładności i mnie ograł. Skoczek D4. Dalej tutaj takie czarne są całkiem jakieś wtrącenia. Okej. Goniec A2 i co wtedy? I A5. Jakieś żwawsze ruchy. Okej, dobra. Za prosto pograłem. Za prosto po prostu pograłem z nim. Teraz już mnie troszeczkę tutaj pozjadał strategicznie. Czekajcie, zobaczcie. Skoczek F5, A5. Dosyć fajnie się to tutaj klaruje. Bicie, bicie. B5. No taka remisówka, nie? Pokazuje remisówkę w ogóle. Tak, no trzeba na pewno troszeczkę bardziej tutaj coś odważniej próbować. No staram się jak mogę. Wieża D8, wieża D3. I co ja mam tutaj teraz dobrego? Co? Ja mam teraz tutaj bicie. Król, no bo wieża nie wchodzi, nie? A ten pionek ma problemy. Aha, bo jak on tak zagra na przykład, to biorę po prostu sobie tutaj pionka. I mamy grę. No właśnie, słuchajcie, tego nie przeoczyłem. Czyli to się nazywa taktyka w szachach. Taka trochę złożona bardziej taktyka. No ale by było dobrze w miarę. No właśnie, właśnie. Byłoby fajnie nawet. I te pionki jak zaczęłyby iść. To też oczywiście nie jest takie proste w praktyce, ale już by było... Czyli niepotrzebnie po prostu wieża poszła. Zobaczcie, jakie to jest wszystko ważne, nie? Jeden ruch i już tracisz kontrolę. Dalej goniec F5 każe zbijać. Ja cię kręcę. Bo tutaj po prostu goniec dobrze działa na te pionki. Oddziaływuje na te pionki. Jest w stanie te pionki za chwilę pozbijać. Wieża A7 już błąd. Wieża wchodzi i jest po zawodach. No właśnie. I w ogóle, słuchajcie, nie widziałem wieży G8 jak... No naprawdę, no nie widziałem tego ruchu. W innym przypadku mam nadzieję, żebym jakieś tam inne opcje tutaj mógł zastosować, ale nie widziałem wieża G8 na końcu, bo jakby tego ruchu nie było i wieża, powiedzmy, tam sobie odeszła na H1, to zobaczcie, co się dzieje. Biorę pionka i to ja gram nawet na wygraną według silnika. Znaczy, to nawet nie silnika nie trzeba do tej pozycji, ale no tak, no tutaj żyjemy, nie? No dobra, trudno. Przynajmniej dwie ciekawe partie były, tylko zabrakło mi paliwa, żeby docisnąć. Poczekajmy w takim razie na kolejną rundkę. 2 z 4, ale 2 wygrane, 2 przegrane. Gramy dalej po prostu. Fajnie, że jest was tak dużo. Cieszę się, dzięki. Cześć i czołem, witam. Chwila ciszy. Rekord? 7 punktów w Titled Tuesday. Czy wiem, jak rosyjscy szachiści odnoszą się do działań Putina? No, osobiście to nie wiem niestety, tyle co pewnie wszyscy wiedzą. To znaczy tam coś nie pomniaci bardzo przeciwko. No wiecie, no ja to... Widzicie, no ja już powtórzę to jeszcze raz. Znam kilku świetnych szachistów z Rosji. Można powiedzieć zaprzyjaźnionych szachistów. No i to nie jest ich wina, no. Co tu można twierdzić? No, jest tyran na tym świecie i tyle, psychopata. Już po prostu nie chciałbym tego tematu rozszerzać, bo się tylko zdenerwuję. Już tyle nasadziłem i obuw na tego gościa, że udusiłbym go gołymi rękoma. Jak tak można po prostu? Ale to wiecie, my możemy sobie pogadać, nie mamy za to, za bardzo nie mamy na to wpływu. Jedyne co możemy robić, to pomagać, robić to, co do nas należy. Także myślę, że taką postawę trzeba przyjąć. A taki bezpośredni wpływ, bezpośredniego wpływu to chyba nie mamy, Piotrze. A bardzo chętnie. Jeszcze jakieś partie tutaj widzę. Czy to już się pokończyło? To już się chyba pokończyło powoli. Aha, po czwartej rundzie jest taka krótka przerwa. No kelner, zgadzam się w zupełności. Poza tym my w większości rzeczy pewnie nie widzimy. To co wiadomości oferują i tak dalej. Wierzcie mi, że... Znaczy, nie musicie mi wierzyć, ja tam specjalistą nie jestem, ale bardzo wielu rzeczy pewnie nie wiemy. Bardzo wielu. Ale to tyle. No, skupmy się na szachach dalej może. Cześć Puchny. 23 kilo mniej. Mariusz, perpy byś wykupił. Sam bym wykupił. Jaki jest rekord kanału, jeśli chodzi o ilość ludzi na raz na Twitchu? Wiesz co? Z 3000 ludzi może kiedyś było, ale to z rajda, więc to tak naturalnie nie przyrosło. Ale kiedyś chyba było bardzo dużo. Nie wiem, szczerze mówiąc, 300-400 osób, to już jest jak na mnie, to jest ogrom. Jest Was zawsze ponad 100 na live'ie, czasem 200 osób. To jest bardzo fajnie, dzięki. No dobra, poprosimy kolejną rundkę. Na temat rzeka, dokładnie, słuchajcie. Obyś miał rację, Morbis. No tak, robi się smutno, słuchajcie. Gdzie jest Nakamura w ogóle? Czy Nakamura gdzieś tam coś potracił, bo coś przegrał? 3 punkty ma. Okej, nadrabia. No, myślę, że nie napięć. No, to już inny temat. Dobra. Mamy tutaj panią. No to jedziemy. To D4 leci. Gramy dalej. Ok, C4. Czy będzie D5? Będzie D5. No dobra, hetman B3 niech będzie. Ok, teraz muszę sobie przypomnieć, jak to grać. To chyba goniec E2 po prostu. Szczerze mówiąc, trochę nie pamiętam, jak to tam szło. Ok, czy hetman A3, czy hetman C2? Wiecie co? Trochę zapomniałem. Widzę, że przeciwniczka zna teorię. Zna teorię przeciwniczka. Dobra, hetman. Hetman C2 chyba. Pamiętam. Tak. Pełna zgoda. A taki ruch nie mogę? Na chwilę zagrać. Dobra, spróbujemy ją zmylić. Nie wiem. To na pewno nie jest dobry ruch. Po prostu nie pamiętam, co tutaj się grało. Się przyznaję bez bicia. No to może specjalnie. Specjalnie tak zrobimy. Żeby sobie trochę pomyślała. Okej, wróciła. Okej, zgoda, zgoda, zgoda. No, szybka roszada. No i pewnie skoczek C6 czarne są dobre. No, wieża D1. No ale przynajmniej nie mam jakiegoś wora po debiucie. Mam nadzieję, że to nie jest wór. No, ładnie, ładnie Zibi z twojej strony. Brawo za postawę. No i co teraz? Przeciwniczka myśli. Szuka pewnie opcji, gdzie ruszyć hetmanem. No tutaj to dostanie goniec na E3. Bardzo przyjemne byłoby dla mnie. Hetman C7 może jest rozważane. Hetman C7 to jakiś taki skoczek niebezpieczny na D5 może wskoczyć. Wieczorne raczej nie będzie grane. O, ten ruch mnie zaskoczył. No ale co, no gramy sobie tutaj. Zawsze tego skoczka odpędzimy. Widzicie, czasem bywa tak, ja czuję już w tej partii, że zawodniczka po prostu troszeczkę się pogubiła chyba w debiucie. Tak mi się wydaje. Tu zagramy i skoczek D5. I już musiała myśleć. Więc to nie jest do końca... Zobaczcie, tutaj będzie chyba dobre posunięcie w ogóle, bo to jest takie nieprzyjemne wejście skoczka. Gońcem odbije, para gońców zostanie... Ojej, to co, widełki? Aha, tutaj ma ruch. Dobra, tego nie widziałem. Przyznaję się bez bicia, no ale hetman A2 mam na szczęście. Izolowany pionek, szybki goniec i wieża na C1. Inaczej tego nie wyjaśnię. Ok, goniec E3 się tutaj przyda zawsze. Jak wybije, to wybije. Jak tutaj, to wybije po prostu. Wieża C1. No i próbujemy. Jeszcze skoczek D4 jest dosyć ciekawe tutaj, skoczek D4, no jest ciekawe, to jest wszystko możliwe teraz. No dobra, jest pozycyjka taka normalna do gry. No, zamyśliła się tutaj. Zamyśliła się zawodniczka. Ok. To trzeba wybić. No, para gońców. Na parę gońców. Wieża C1 obowiązkowo za moment. Jakieś przełomy czasami. O, F6 w ogóle i D6. I szaszek z odsłony. Wjechał hetman. Co ten hetman chce mi tutaj uczynić? Aha, bo on chce na B2 zbić mi tutaj. Skubaniutki. Skubaniutki hetman. Okej, bardzo ładny ruch w sumie, tak patrzę teraz. To co, tak muszę chyba, nie? Chyba niczego tu nie podstawiam. No goniec D4, muszę tak grać. No to trochę się upraszcza. Trochę się upraszcza, czarne są ok w tej sytuacji, ale tutaj też jest czynnik czasu oczywiście. Dobra, zbijamy. Tutaj jakiś lufcik trzeba zrobić dla bezpieczeństwa. Ok, i pytanie teraz jest takie, czy ja mogę tutaj zagrać. Wiecie co? Ja oddam dwie wieże za hetmana. Raczej zbiję, ok. No i tym hetmanem będę chciał gdzieś tam poszaleć. Jest ten pionek taki... Aha, bo jakiś E6 jeszcze jest. Przeciwniczka nie zagrała E6. To będę uwalniał hetmana. Tutaj coś wisi, tak. Zostawimy pułapkę, bo jak zbiję, to będzie szach i wezmę wieżę na F2. No to nie zauważyła. Na tym czasie to wiadomo. Ciężej. Ok. Może tak, żeby tu od razu atakować. Zgoda. Tak. Chyba działa. Tego pionka D6 grozi. Dobra, D6 od razu tam uderzmy. Ok. No to mamy zwycięstwo. Na szczęście. A taka partyjka pewnie nie najlepsza z mojej strony, ale też pewnie jakiejś tam krzywdy większej nie było. Dobra, nie analizujmy sobie jej. Czekamy sobie na kolejną rundę i tyle. No, nie zawsze idzie w tych turniejach. Cześć Michale, masz pytanie. Wielokrotne obejrzenie filmu spowoduje więcej pieniędzy na Ukrainę? Tak. Na pewno tak. Oczywiście jak będziesz go oglądał, powiedzmy 100 razy z rzędu, no to raczej coś będzie nie tak, ale jak obejrzysz go kilka razy, to się nic nie stanie. Myślę, że 2-3 razy wystarczy. To też nie wymagam od Was, żeby tam oglądać wiele razy ten film, ale jak najbardziej masz inne IP niż ja, więc widz może obejrzeć sobie pewnie go nawet 11 razy. Także, bo jak ja bym na przykład oglądał swój film, no to się nie liczy zwyczajnie. Można zapętlić i zostawić sobie go w tle, jasne, ale tak też bez przesady, ale dzięki, że pytasz. Bo was to nic nie kosztuje, prawda, no tylko trochę prądu, a zawsze jakieś tam grosiki się uzbierają. Też na pewno nie będzie to jakaś szalona kwota, no ciężko stwierdzić mi jaka to będzie kwota, może 200 zł, może 300, może 400 nawet, więc... To jest zawsze jakiś grosik, ale jeszcze zrobimy akcję zrzutkową i live'ik, także spokojnie, fajnie, że pomagacie. To jest też takie fajne, że nie trzeba rzucać pieniędzy, jak ktoś nie ma, ale może sobie puścić właśnie reklamę i też jest to ok. Dzisiaj filmik nowy wyszedł, jeżeli ktoś by mógł tutaj podlinkować, byłoby miło. I zachęcam do oglądania, do przede wszystkim dania łapki i komentarzu, bo to zawsze jest większy zasięg, fajnie, film wtedy się bardziej pozycjonuje. Tak, dokładnie, fronisz.pl. Jeżeli tu jest jeszcze admin, to bardzo proszę. No nie no, oczywiście, że tam kilka stów to jest realne wsparcie, jasne. No to cegiełka do cegiełki, pamiętajcie, to jest ważne. Wiesz co, akcję zrobimy, ale składkowo, bo tutaj to, co piszesz, konfig te... Jakie trudne macienniki. Język sobie złamie. Nie chcę czegoś takiego, że wy wpłacacie na przykład 5 dych i ja gram z wami, czy coś w tym stylu, czy jakiś inny debiut, tylko zrobimy sobie grę z widzami, jakiś turniej może, tak? Kto ile może, to sobie zrobi zbiórkę i tyle. Ja sam rzucałem na się pomaga tam u Zbyszka Paklezy na przykład, więc tam już też rzuciłem jakiś grosz. Także słuchajcie, to na pewno zrobimy. To myślę, że chodzi o to, żeby dużo ludzi w tym... Jak każdy Polak dałby po piątaku, to zobaczcie, ile by to było kasy, nie? Na pomoc. To by było piękne pieniądze. No ale to wiadomo. Kto co może. Jak ktoś nie może, to może oglądać film i puszczać reklamy. Zbyszek zebrał już prawie 40 tysięcy. No i pięknie, no i pięknie. Tam wiem, że Jaskół mu pomagał w tym też troszeczkę. No i fajnie to się rozeszło, super. Dzięki, Pulchny. Dobra, zaraz kolejna runda. Dobra, mamy. Ok, FM. Całkiem niezły, widzę FM. Szwecja, lecimy. D4, to go. Znowu królewsko-indyjska, tym razem będzie grane z domkiem. Okej. To klasycznie, dobra, wybitka. Tutaj, okej, H6 trzeba tutaj grać, z tego co się orientuję. No właśnie. I co? To jest spoko poza, nie? No i co? I mam fajną grę. Tylko czy pionkiem zbić, czy gońcem? Nie no, chyba gońcem. Zawsze otwarta linia. Dobra. Pionka bronimy. Chociaż H5 może też było ciekawe. No właśnie, ale idzie na mnie, słuchajcie, idzie, nawet nie patrzy. No dobra. Wracamy tym końcem na dobrą pozycję. Teraz C6 mnie interesuje i uruchomienie gońca, uaktywnienie hetmana. Może jakiś hetman, nie no, hetman tutaj nie mogę, to jakieś przepchanie też będzie interesujące. Dobra, 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 dobra. Okej. A to teraz co? C6? No C6 będzie jeszcze działało. Skoczek się nie wpakował nigdzie. Jakiś tam szach może też nastąpić. Szybko gra w ogóle. Szybko pograł. Tu będziemy się bronić. Goniec E6. I wydaje mi się, że staje bardzo dobrze w tej sytuacji. Tak mi się wydaje, chociaż tutaj jest bardzo nieprzyjemne związanie. Nie chcę tutaj też przechwalać i tej pozycji za bardzo przeceniać, ale zagram tu i co wtedy? Jedyny mój problem... Zawsze mogę tędy w ogóle wyjść. Albo król H8. Hetman tu przytrzyma, go nieco się... Dobra, wydaje mi się, że jest ok. Tylko to jeszcze trzeba pograć. No właśnie. Więc teraz mogę zagrać król G8. I schodzę z wszelakich związań. To jest dobry moment. Tutaj grozi bicie. Ok, grozi tutaj. Ha, no dobra. Muszę tak grać, tutaj będzie grał. Na szczęście wyszedł goniec, to jest ważny element w tej układance. No i teraz wieżę F8 szybko. Nie, nie mogę wieżę F8? Mogę wieżę F8. Tutaj nie działa. Okej. To co, trzask? I trzaskam sobie chyba na C3? Nie muszę tam bić. A może byłoby warto. Dużo dobrych ruchów jest. A zaraz, a nie mogę wziąć po prostu pionka? Wezmę tego pionka. I tutaj hetmanem jak wejdę, będzie niebezpiecznie, mam nadzieję. Okej. Co teraz? Wygląda to dobrze, tylko tu trzeba uważać na kontratak. Czas się wyrównał. Bronimy na B2, grozi bicie i tam jakieś maty też wchodzą praktycznie. Choć nie do końca. Myślę, że taki ruch jak... Nie, tu nie mogę. A tak po prostu bliżej? Trochę bliżej. Tam wisi. Może bicie na B2 też było w porządku. Ale jednak wolę trochę się przybliżyć tutaj królem. Bo on nie ma jakiejś tutaj chyba realnej szansy, mi się wydaje, żeby mnie tutaj ugryźć. Dobra, poszedł pionkiem. No dobra, poszedł pionkiem, to poszedł. No przejdźmy królem tutaj może na spokojnie. Okej, do góry. Aha. No dobra. Okej, bronimy się. Czas ucieka, co? Dobra, lecimy z jakąś tam aktywnością. Trochę czas goni nas. O, rety. Bicie z szachem. Kurczę, wiedziałem, że dziś zaraz będę tutaj niestety się plątał. Nie wiem, co to jest za pozycja, słuchajcie. O rety, nie mogę skoczka w ogóle zbić. Masakra. No właśnie. Kurczę, szkoda mi tej partii bardzo, no. Jestem przekonany, że miałem lepszą pozycję. To już jest miodek pozycja w ogóle. W ogóle każe grać C6. W ogóle, dlaczego ja nie zbiłem gońcem na F5? Silnik oczywiście tak mówi, to się łatwo... Aha, no bo może... Dobra, ale no poszło tak jak poszło, nieważne. Tak. Kurde, dobra pozycja była, słuchajcie. Bardzo dobra była gra. Znaczy pozycja dobra była. Co tutaj każe grać? Każe bić. A, no to trzeba liczyć. Ale po wybiciu tu mi nie pasowało. Co tu jest lepszego? Goniec F5 po prostu. Kurczę, się wszystko broni. Jak dla mnie za mało czasu niestety. Ale też wygląda to wszystko dobrze. Teraz trochę niby gorzej. Ale tu już się czułem bezpiecznie. Zobaczcie, przewaga czarnych. I to duża. Pionek wzięty. Hetman E5. Wszystko się zgadza. Goniec wrócił. No i to jest na pewno lepsza. Trzeba było bić pionka. No trzeba było bić pionka. Nie wziąłem tego pionka. W tym wypadku pionkożerstwo. Goniec H2. Widziałem taki ruch. Żeby tam hetmanem się pakować. Tylko dalej za bardzo też nie widziałem opcji. Goniec D7 każe grać. Na pewno to jest lepsza czarnych. Zdecydowanie, przecież tam król ma kłopoty. No dobra, trudno. Mamy kolejną rundę. Lecimy. Ale wiecie co? Dzisiaj partie są dobre. Uważam, że są naprawdę na dobrym poziomie z mojej strony. Znaczy, nie to, że ja tutaj się jakoś tam pyszczę, ale nie najgorzej dzisiaj idzie gra. Póki co odpukać. To jest właśnie zadowalające. No to co, A3? Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Dlaczego nie A3? No wierzę, sobie kopnę. A i tędy. No i sobie gramy w szachy. No właśnie, nie ma podstawek tyle, prawda? Tylko tam na końcu coś troszeczkę jakby brakowało. H3, żeby E4, żeby skoczek tędy sobie nie wlazł szybko. Okay. Aha, na C4 będzie tutaj mi szarpał. To tak. B3 i bronimy. Skoczka trzeba, na skoczkę trzeba uważać. Goniec D2 po prostu. Goniec D2. Bierze jeden. Na razie proste plany mamy. Ok, to jest sprytne zagranie, zobaczcie, bo skoczek wisi. Spryciula. Gramy tak. Nie chcę oddać tego skoczka. Jak skoczek E5, to skoczek E1 i F4 grozi. Czy tu poświęci? No nie wiem. W sumie gońcem może zbić. Ja zbiję, skoczek zbije. Wieża musi. Ja bym na jego miejscu święcił. No ale jak już zagrał F5, to nie poświęci. Tutaj sobie wybijemy. I skoczkiem z powrotem. Pionek słaby, wieża E1. Dobra. Punkt E6. Jest do wzięcia. Hetman C2. Na razie proste ruchy białymi mamy do wykonywania. Jak na moje oko. Hetman C2, skoczek H4. Tego pionka będę chciał zdjąć. Wieża działa. Tutaj się trzyma po stronie na hetmańskim skrzydle. Dobra, tak, tego pionka już chcę wydusić. Tu jeszcze w ogóle będzie wisiało. Ok, no to skoczek na E6. Pakujemy się skoczkiem na E6. I to się nazywa dominacja. Ok. Dobra. No to co? Jedziemy z tematem. Tego gońca w sumie, czy go brać teraz, czy teraz tak zagrać? Zagram tak. Nie, no spokojnie sobie, może goniec F3, król G2. Nie muszę się śpieszyć, to on ma problem. Może gońcem zagra, tak, powinien raczej. Królem jednak ruszył, no dobra, król G2. Teraz mam w planach tutaj, dobra, teraz chyba trzeba go trzasnąć. Chyba trzeba go zbić, to jest niebezpieczny goniec. Aha, tutaj planuję, dobra, zejdźmy królem. Mam nadzieję, że mam czas na takie ruchy. A to tędy i tego pionka będę męczył. I tu jeszcze goniec C3 grozi. O, dobra, będę... A, skoczek G8. Będzie się bronił. Pełna zgoda. Idziemy po tego pionka w takim razie. Tu trzeba uważać. Raczej się to wszystko trzyma. Hetman B7, wieża. Aha, próbuję szarp. A to figurę podstawił. Zaraz, nie, co ja mówię. Dobra, bach. No i tak. A, tu w ogóle tak i tak mogę planować. Chce mnie szarpnąć tam. Próbujemy w takim razie wymienić wieżę. Mhm. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Chociaż może się trochę wybronił, tak jak patrzę teraz. No, wybronił też pionka. Tutaj po prostu grozi wzięcie. Sprytnie, jak taki ruch grozi z szach. Spryciula. Goniec B2 bronimy. No biorę. No do góry. Hop. Okej. No mogę grać dużo dobrych rzeczy, to już tak staram się po prostu uważać. Tak, damy szacha, tutaj zagram. Jeszcze raz powrót. A, i tu podstawiłem. Dobra, teraz wezmę. Ojejku, ja muszę bardzo uważać jeszcze. Jeszcze tak nie zrobiło. Tutaj mi nic nie grozi. Grozi w ogóle. A tak mogę zagrać. Teraz. Okej, no tam pewnie mogłem coś lepiej zagrać wcześniej, ale grunt, że jest zwycięstwo. Okej, no to dobrze, dobrze. Mamy 4 punkty na 7. Jest okej. 4 na 7. Przy takich tam dobrych, wcześniejszych pozycjach, no to myślę, że trzeba być zadowolonym. Pytanko tutaj jest jakieś... Tak, poszło gładko, tylko ja tam nie docisnąłem zapewne, ale się udało na końcu. Co sądzę o podejściu do szachów, że blice a szachy klasyczne to niby mała różnica, a tak naprawdę całkowicie inna gra? No jest to inna gra na pewno. Jeśli to jest pytanie do mnie. A, no do mnie. Szybsza przede wszystkim, tak? No ale co sądzę? No... Jeżeli ktoś gra dobrze partie klasyczne, no to też raczej powinien grać dobrze blice. Z reguły tak jest. Niekoniecznie z drugą strony. Jeśli ktoś gra dobrze blice, to gra dobrze klasyki. Raczej jak ktoś jest takim specjalistą blickowym, blickarzy, nie wiem, jak ktoś gra dobrze blice po prostu, to z reguły klasyczne gra nieco gorzej. Jeśli dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Ale to zawsze jest indywidualne, to jest indywidualne podejście. Witam Cię, tata Julii. Cześć, cześć. No co, nie zapyszając póki co, słuchajcie, idzie całkiem nieźle, tak patrzę. Taka determinacja w człowieku jest większa, nie wiem. Może dlatego, że ostatnie wydarzenia tak wpływają, ciężko stwierdzić. Uff, aż się nie chce o tym myśleć. Dobra, ostatni łyk kawki. Lecimy. 8. runda zaraz. A jeszcze dużo gry w sumie, tak jak patrzę. Teraz by się przydało okroić jakiegoś tutaj zawodnika. Kukuwu, czyli nasz... A, tu mamy remisik. Paweł Kukuła. Ale co, oni grają? Nie, już nie patrzymy na ten remis. Kawa o tej porze? Tak, leciutka. O, ja dużo piję kawy niestety. Albo niestety, lubię. I mogę nawet wypić kawę o 21 i tak zasnę bez problemu. Nie wiem, po prostu może już za dużo tej kawki. Teraz była taka leciutka. Nie no, w pierwszej trójce to niestety nie byłem, ale dzięki Marku za tak optymistyczne zdanie. Pytanie. No w trójce to nie. Pogadanka w pracy, że ze znajomym. Często gramy razem i na 30-minutówce go zawsze robię, a na 3-minutówki przegrywam. No to pewnie dlatego, że on jest taki sprytniejszy może i szybszy zwyczajnie. No tak. Pewnie, że do boju. No ale na pierwszą trójkę już chyba przy 2 porażkach może jest jakaś teoretyczna szansa. Nie, no ale wiecie. Mierzmy siły na zamiary. Pani dentystka za kawę cię okrzyczała. Pani dentystka nie wie, co dobre i zdrowe. O, kawa jest zdrowa. Nieprawdaż? A, no bo ty nosisz aparat ortodontyczny, no to pewnie dlatego ten osad się tam zbiera. Dobra, lecimy. O, słuchajcie. O, widzicie, z kim gramy? To znaczy, że nie gramy. Bardzo mi przykro, widzowie, no... Postanowiłem, że nie gram i koniec. Więc robimy sobie krótką przerwę, bo po 8 rundach również jest jakaś tam mała przerwa. Więc na chwilkę znikam, wybaczcie. O, dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne za słupka. Nic personalnego to nie było, tylko chodzi o, wiecie o co, nie? To już nie będę się powtarzał. No przykro. Pewnie jakieś za 10 minut pewnie wrócę, no jak będzie, dobra, mogę was opuścić na chwilę? Za 5 minut, dobra, za 5 minut do was przyjdę, jeżeli mogę. Tutaj streamek sobie leci. Dzięki za słowa otuchy, dzięki ludzie, no to jest chyba ważne, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, zaraz, za 5 minutek do was wracam, jak film na YouTubie już będzie, ktoś będzie oglądał, można sobie przewinąć po prostu i tyle. Już jestem z powrotem. Dzięki za cierpliwość. No. No i tyle w temacie. Może zobaczmy w ogóle, kto jeszcze tutaj z naszych streamerów sobie tutaj pogrywa. W takim razie Polaków. Czy dorwiemy tutaj jakiegoś znanego naszego zawodnika, mając chwilę czasu? Szukamy. Może kogoś ominąłem, dajcie znać w razie czego. No nie widzę tutaj polskich zawodników. Szparu gra z Kamskim. W ogóle Szparu gra ze świetnymi arcymistrzami. Gdzie jest Szparu? Ile Szparu ma punktów? Dobra, o jest Szparu, jest, dobra, patrzymy. No, plus 5, pokazuje silnik, ale silnik wyłączę, żeby nas tutaj nie zmylało. Zwróćmy uwagę, dwie figury, tak, dwa pionki więcej, w ogóle jeszcze jakiś ten atak się świetny zrobił. No Szparu w ogóle wymiatacz. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego ambitnego chłopaka, naprawdę. Ja to jest wszystko praca, słuchajcie. Wybił z zimną krwią tutaj, maty nie grożą. No tak, próba teraz prostej wymiany hetmanów. Ten skoczek w ogóle jest ograniczony, nie może... No to co, wymieniać hetmany trzeba, pewnie. Ten pionek jest nieistotny chyba, może... Nie, goniec jest świetny, nie ma co go wymieniać. Może nawet... Nie no, oddać jego pionka, nie ma wyjścia i skoczkiem tam się przejść. O, tędy. Coś w tym stylu, może teraz F5 jest dobre w ogóle. Albo taki ruch. O, zobaczcie, Szparu wymyślił wymianę. Jeszcze lepiej zrobił. No to jest wygrana białych oczywiście. 30 sekund jeszcze ma, tutaj trzeba na widełki uważać. Okej, no król B2 podciągnąć powinien raczej. No ale on jest lepszy, bić nie trzeba. Tak, król B2 podciągnął, A3. O, on tutaj już powinien spokojnie. No, pojechał. Pionka. Okej. Jak inaczej? Szaszek. Wieża B6. Wieża D6. Ładnie, ładnie. Szparo ma w ogóle 5 punktów, jak wygra będzie miał 6. A rund było 8. Jej, to nieźle to wygląda. No mocno, tu już taką siatkę fajną zasadził na przeciwniku. Ojej, to już wygląda tragicznie. No Kamski oczywiście jeszcze będzie grał. Co tutaj? Jakieś maty grożą? Poddał. Aha, poddał, bo grozi skoczek na G6 i F7. Ładnie, gratulacje Szparu. Nie no, z Gatą Kamskim, słuchajcie, Gata Kamski niegdyś był w czołówce światowej, ścisłej czołówce światowej. To był człowiek, który wygrywał z Karpowem. Więc no, nie byle kto, ale wiadomo jak jest w internecie, ludzie raczej nie młodnieją, więc wiadomo. No ale przebija się do tych arcymistrzów, fajnie. Gratulacje Szparu, nieźle, trzeba przyznać. Nie no, pata nie dał, bo tam jeszcze dużo figur było. Tak, no w internecie, no mówię, w internecie jest troszeczkę zawsze łatwiej, prawda? Co innego jakby Szparu się spotkał z Kamskim przy partii klasycznej, ale myślę, że też by tanio skóry nie sprzedał. Caruana w ogóle się pojawił. Nie widziałem Caruany. No dobra. Kamski reportuje, Szpara. Proszę bardzo. Albo chyba też gdzieś tam twitchuje. Z tego co wiem. Hikaru gra jeszcze? A, Hikaru już wygrał. Hikaru już nie gra. Dobra, odświeżamy. Tari Arian, czy jeszcze gra? Sprawdźmy. Też już wygrał. Beca 9-5. Grałem z tym gościem ostatnio. Tym razem przegrał. Właśnie po 8 rundach też jest krótka przerwa, więc zawsze sobie można przewinąć. O co chodzi z tymi punktami, na przykład 0,8 lub 14,8 i kreskami obok, których są te liczby? Dobra, chodzi ci pewnie o to? O punktację, czy chodzi ci o ocenę silnika tutaj na pasku po lewej stronie? Ojej, dzięki serdecznie Piotrze za suba. To dzisiaj jest 3 subki już wleciały w ogóle. Jak na mnie to rekordy lecą. Dzięki, dzięki. Po prawej stronie przy tablicy. Chodzi Ci o punkty, tak? Jeżeli o to chodzi, to już tłumaczę. No to są oczywiście punkty, które się zdobywa. Dzięki, dzięki Piotrze. A tutaj obok, no to jest, no to są buchholce, czyli buchholc oznacza sumę punktów przeciwników. Zakładam, że to jest mały buchholc. Mały buchholc oznacza, że suma punktów przeciwników, odrzucając skrajnie najsłabszego przeciwnika i skrajnie najsilniejszego. Nie o to chodzi. Przy partii. Aha, już wiem. To jest czas, który zużyłeś na wykonanie posunięcia. 0,8 na przykład, niecałą sekundę zajęło Ci wykonanie ruchu, a 14 przy 8, no to 14 sekund ktoś myślał nad ruchem. To pewnie o to chodzi. No dobra, czekamy sobie cierpliwie na kolejną rundę. Mam nadzieję, że zagramy. Okej, czyli 8 rund było, jeszcze 3 rundy przed nami. Punktów mam 4 punkty. Bardziej mnie jednak dzisiaj jara, no, mam nadzieję, że moja gra jest dzisiaj po prostu lepsza. Tak czuję, że dzisiaj troszkę lepiej mi się po prostu gra. Tam trochę nie dociskam, ale jestem zadowolony. Każdy na jakimś tam poziomie na pewno jakąś tam radość sobie powinien znaleźć w szachach. Ja również, nie będąc arcymistrzem, absolutnie. W ogóle chyba największa radość z szachów, tak mi się wydaje, z tego co tak widzę w komentarzach i co ludzie do mnie piszą, to jak na przykład są na takim poziomie 1000, 1200, to im sprawia bardzo dużą radość z gry i to jest fajne. To jest w ogóle fajne, naprawdę, bo tam nie ma kompletnie żadnej presji na jakieś kategorie, na coś tam. Dobrym przykładem jest Smoku. Pozdrawiam Smoka. Smoka chyba kojarzycie, jest adminem. Tutaj, między innymi, nie tylko moim. Czy będę robił IEMA? Chciałbym. Będę się starał, aczkolwiek nie jest to na razie moim priorytetem. Nie chcę się z tym spieszyć. Znaczy, na razie się nie spieszę. Jak nie zrobię, to też się nie... Nic nie stanie, mam troszkę inaczej mi się tutaj plany, powiedzmy, szachowo ułożyły, ale będę chciał. Ale nie za wszelką cenę, może tak to powiem. Nie wiem, czy Smoku ma 1000, ale Smoku nie ma kategorii szachowej. Nie wiem nawet, na jakim poziomie jest mniej więcej, bo nigdy nie miałem przyjemności zagrać, ale mówił, że jest totalnym amatorem i sprawia mu przyjemność grać po prostu. Też mi sprawia przyjemność, zwłaszcza jak wygrywam, okej. No to wiadomo. Nie, no są rosyjskie flagi. Są. Okej. No to czekamy cierpliwie na kolejną rundkę. W sumie nie wiem, co mam już powiedzieć. Zarzućcie jakiś temat. Kiedyś się widzimy. W ogóle już Wam zdradzę, że 3 czerwca chcę zorganizować, jak wszystko oczywiście się dobrze ułoży i potoczy, chcę zorganizować kolejne spotkanie z widzami. 3 czerwca to jest piątek. Już mam dogadaną tą samą knajpę w Olsztynie. lecz na pewno nie będą to spotkania już 2 razy w roku, aczkolwiek tak raz w roku myślę, że byłaby szansa póki co, tak sobie zaplanuję dalekofalowo, więc już zapraszam, na pewno będzie limit miejsc, pewnie do 40, góra 50, aczkolwiek raczej do 40, jeszcze szczegółów jeszcze nie zrobiłem, tak na spokojnie, ale już mogę Was tutaj, ci co jesteście właśnie na czacie, to właśnie powiedzieć, że 3 czerwca, to jest to oczywiście tylko dla osób dorosłych. No dobra, jedziemy, mamy rundę kolejną. Tak, wybieram się do Bydgoszczy. Tak, oczywiście amatorzy jak najbardziej mogą się pojawić, nawet chętnie. Moi widzowie jak najbardziej, w pierwszej kolejności. No dobrze, mamy obronę królewsko-indyjską. Zagram sobie G3 w sumie. Trochę zmienię koncepcję gry. Troszkę tak inaczej. Dobra, to D5 od razu mu przykurzymy. Dziwna pozycja. Skoczek E5 będzie mi pionka atakował. Hetman D3, przytrzymajmy. I C5 zapewne. Tak, staram się troszeczkę inaczej grać niż zwykle. Autograf ode mnie, naprawdę? Bez problemu. Ale to, dobra. Inny temat. Roszada, co goniec, to tutaj. Na jema? Myślę, że tak. Za co biję i tak gram. Aha, goniec tutaj. No to nie do końca jest takie oczywiste. Dobra, ale ja to zbiję. Zagram sobie B3. Niekoniecznie taki ruch chcę. O, a dlaczego nie mogę teraz zbić pionka? Wezmę. Jak dają, tu się skoczki bronią. Jak F4 zagram i tam dalej. Dobra. Okej, no to co? Bierzemy F4 i F5. Czy to działa? Myślę, że działa. Jeszcze goniec E3 w ogóle, po skoczek D3, goniec E3. Skoczek G4 może jest bardziej upierdliwy, ale nie, tu się ładnie broni na D4. Jest po prostu pionek więcej, jakieś może E5 nawet można zagrać. Tak, to jest po prostu pionek więcej. Cześć, cześć. Witam Cię. I don't play bullet. Dobra, no to gramy sobie E5, zamykając tego gońca. To jest istotne. Dobrze. No i teraz co? No teraz sobie zagrajmy... A może tutaj w ogóle? Dzięki serdeczne za subskrypcję. Dziękuję. A może zagrajmy od razu tak żwawo. Dlaczego by nie zagrać tutaj po prostu? Aha, bo on mi zbił. A zbił to super. Jak mi zbił tego gońca teraz w tej wersji, to jest super. Dobra, to tak. I trzymamy. Tego jest po prostu nie gra w tym momencie. A jest pionek więcej. Na czyściocha. Taki ruch jeszcze jest. A właśnie. No dobrze. Bronimy. Muszę się władować tu. Powrotem. Teraz grożę takim zagraniem. No ale z pionek. Podejdę królem. Podchodzę królem, bo tu jeszcze skoczek F3 był na końcu, jak tam bym grał. Chociaż może to działało. O, już nie zadziała. Nie szkodzi. Zdwoimy tutaj. Zdwoimy wieżę. Zawsze mogę skoczkiem tędy próbować. Chociaż to... Aha, to są różnobarwne gońce. To nie szkodzi. Skoczek w ogóle stoi bardzo dobrze, może tak, coś... Co? Tutaj? Okej. Tu się trzyma, wieża C4. Dobra. Aha, to ja mogę teraz tak zagrać. Podstawił mi jakość. Co nic nie mówicie? Znaczy nie, dobrze, nie podpowiadajcie. A to teraz jest jeszcze tutaj. No dobra, wygrana pozycja. Dzisiaj już 4 subskrypcje od Was dostałem. Dziękuję bardzo. No dobra, mamy punkcik, mamy 5 punkcików. Jest fajnie. Tak można grać. Zobaczmy szybko, jak zdążymy. Fabiano Caruana nie gra ze Szparem. Szparu nie gra z Fabiano Caruaną. Z kim gra Szparu? Szukamy Szpara. Jest Szparu. Z kim gra Szparu? Zerknijmy. Dobra, tego zawodnika kojarzę. To jest dobry zawodnik. Miłosz jest białymi. No i zagrał swoje takie specjalności. Nie, nie mam żadnych norm na mistrza międzynarodowego. Zobaczcie, białe według mnie są lepsze. Szybko silnik włączę. +2. To widać gołym okiem. Już tu skoczek świetnie, aktywnie skoczek stoi. Goniec słabiutko. No i teraz kwestia największa właśnie jest taka, jakby to powiedzieć, w ogóle jeszcze jaki czas ma świetny Szparu. No 7 punktów się szykuje. Co ja chciałem powiedzieć? Największą sztuką w szachach właśnie jest wygrywanie wygranych pozycji. Taką już tu można uznać. Znaczy, no może wygraną albo super lepszą, tak? No tak, ten skoczek był niebezpieczny. Goniec F8 prawdopodobnie. Oj, blisko było. Trzeba uważać. Jak ocena? Ocena się pewnie zmieniła troszeczkę. No tak, zmniejszyła się przewaga. No ale nie szkodzi. Tutaj dalej są fajne opcje. W ogóle ciekawe jest bicie i potem zagranie gońcem. Ale to goniec i tak chyba wchodzi. Jeszcze goniec D6, wow. Chcę zablokować tego pionka. No tak, ma więcej czasu, on ma 2 sekundy, więc tutaj trzeba tak trochę sprytu szachowego. Świetny ruch. Wieża wejdzie. Wieża F3 prawdopodobnie. Na 100% wieża zagra na F3. Nie, nie zagrał. Wow. F4? Można się jeszcze oczywiście z przeciwnikiem pobawić. No i to mądrze Szparu wykorzystuje. Ja bym wierzył H3 zagrał, ale ładnie gra. No to co, bicie. Bicie po prostu do końca. Czy goniec F3? Żeby tutaj otworzyć jednak. Goniec F3 bym zagrał. Goniec H6. Oj. To wybicie i matujemy. Na pewno to jest wygrana. Tu jeszcze można zbić i na E5 można zbić. Nie, no to już jest koniec partii. Tutaj Szparu zbij. Dobrze, bo dasz szacha i wchodzisz wieżą później. Szach na H4. Na 100 tam zagra. Ma 30 sekund. Zagrał i poddał. Brawo! No Miłosz. Miłosz 7 punktów, słuchajcie. Miłosz ma 7 punktów na 9. Wiecie, co to znaczy? No koks, idzie po swoje. Mamy przynajmniej kogo oglądać w tym Titled Tuesday, który robi regularnie dobre wyniki. Bardzo dobre wyniki. No Miłosz, trzymaj się tam. Kibicujemy Tobie. Naprawdę rewelacja. No 7 na 9. Zobaczcie, jak jest daleko. Mając 7 punktów na 9 jest dopiero 15. Więc musi jeszcze wygrać. No wszystkie musi wygrać. No. Wygra 2 partie i jest w ścisłej czołówce. Więc no tutaj remis albo porażka Miłosza już go tam plasuje na dalekich pozycjach. Ale ładnie. Może tam jakiegoś Hikaru dorwie. On często robi 7 na 11. No pewnie tak, ale teraz już ma 7 na 9. No dobra. Czekamy sobie na kolejnego przeciwnika. Do którego miejsca dają Harsik? Na pewno top 3 plus najlepszy streamer. W ogóle zastanawiam się, dlaczego Szparu nie streamuje. Przecież on by miał szansę, nawet jak nie byłby w top 3, czy tam w top, nie wiem, 5, może jest 5 miejsc, nie wiem tego, no to zawsze jest też opcja na zdobycie właśnie nagrody dla najlepszego streamera. Jeśli on teraz nie streamuje, no to nie ma tej opcji. Szkoda. No, tam potem tylko wypuszczę na YouTube, ale jakby sobie streamował, to większa frajda. Dla kibiców oczywiście. On chce się tam pewnie skupić na grze i póki co mu to wychodzi. Dobra, czekamy sobie na rundę numer 10. Wynik całkiem niezły, bo mam 5 punktów. Nie wiem, czy Hikaru nie gra z Ru. Tak, z Miłoszem jesteśmy wstępnie umówieni na meczek, ale dostanę lanie, nie? Jakieś takie dłuższe tempo. Jesteśmy umówieni na mecz jakoś tam w kwietniu. Może wcześniej, zobaczymy jeszcze, to jest kwestia dogadania się przecież. Ale wstępnie to w kwietniu, nawet w połowie kwietnia mieliśmy się tam zgadywać, więc... Ja bez streama miałbym więcej punktów? O, nie wiem tego. W sumie nigdy tego nie próbowałem. Jak już zacząłem streamować te Titled Tuesday, no to już idzie. Dobra, lecimy. Gram z Polakiem. Pozdrawiam. Pewnie z Piotrkiem Brodowskim gram. O kurcze, Broda! Gramy! No nie, z Paklezą ostatnio, teraz z Brodą. Matko Bosko, powodzenia, Piotruś. Piotr gra E4? Piotrek nigdy E4 chyba nie grał. Zawsze D4 chyba grał, albo jakieś takie angielskie schematy. Co on tu wymyśla? B3 jakieś mi tu kombinuje. No dobra. Pewnie, że łatwo nie będzie. Piotr jest silnym zawodnikiem. A już paru Van Foresta tam ogrywał nieraz. Dobra, po C4 zastanawiam się, jak grać. No właśnie, tu chyba skoczek F4, G6, ten skoczek trochę mi lata. Może tak, żeby na F5 stanąć? Dlaczego by nie? Polatał ten skoczek nieco. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest teoria. No teraz lecimy tu. Tu chyba nie może. Znaczy może, ale wtedy zagram sobie na D4. Skoczek zawsze to ma też takie opcje, trzeba uważać. H5 może być dobrym ruchem. Goniec D3. Tutaj się pakuje. Tak nie będzie chciał tam zagrać. Dobra. Słusznie. W ogóle taki ruch może być całkiem ok. Dobra, gramy D5. Tu pionka podstawiłem, co? To tam zbiję. Jakaś taktyka się trzyma. No, powiem szczerze, nie policzyłem tego. Nie, no się trzyma. Jak bije tutaj, to bije tam. Bije tutaj, a bije tam figurę. Więc tutaj muszę zbić hetmanem, bo tutaj grozi... Aha, goniec mi celuje po prostu... A, otworzyłem mu gońca. No też tak w sumie nie mądrze. Ale z drugiej strony mogę też zagrać sobie taki ruch E5 za chwilę. To może być dobra pozycja. Okej, ruch F6 się przyda, żeby grać E5. Król E7 w ogóle już planuję sobie zagrać. E5... O, właśnie. No król F7. No i teraz tak, D4, no to wybijam. I tam potem mam takie ruchy, jakieś szachy na F4, ale w sumie D4 chyba trzeba zagrać. Może w ogóle sam powinienem skoczkiem zagrać tam. No dobra, bić muszę. Okej. Trochę mi tutaj bruździ. Trochę mi tutaj się przestaje podobać, niestety. Hetman C7. Potem jakieś opcje mieć. Tutaj jakiś szach niby istnieje. Tak, muszę zagrać. Nie mam wyjścia. Tutaj. Goniec, tak. Grozi mi bicie tutaj. Okej. Nie chcę takiego ruchu grać. Jeszcze mam taki szach. Jeszcze mam tutaj szacha sprytnego. Tutaj mam szacha jeszcze na F5. Okej. No nie wygląda to dobrze już. Nie wygląda to dobrze, niestety. O Jezu, przecież tu jest szach, ja tu tracę materiał. Nie, to wygląda już bardzo źle. To jest przegrana pozycja. Podstawiłem, a szkoda, bo dobrą pozycję miałem z brodą. Ajajaj. No dobra, A4. Cóż ja mogę tutaj? A3. Żadnej kontry nawet nie mam w tej sytuacji. Żadnej kontry. Nic nie mogę skontrować. Słuchajcie, ja tu chciałem wygrać tę pozycję. To była bardzo dobra pozycja. No bywa. Aj, no to jest totalny wór. Ja wiem, że Brodę tam mówił pewnie, że miał słabiej. Słusznie, że mówił, że miał słabszą pozycję. No dobrze było, no. No jeszcze spróbuję dograć tam kilka ruchów. No to już jakieś tam proste zaraz zagrania. Ze strony białych to jeszcze spróbuję straszyć jednym pionkiem. Ale strach tu oczywiście jest. A, to jakieś takie szachy. Cóż ja, biedny żuczek, mogę zrobić w tej sytuacji. Straszymy, no ale to już przegrana oczywiście. To jest już totalnie przegrana. Dobra, trzeba poddać. Pokażę wam, moi drodzy, że pozycja była naprawdę przednia, nie? Przednia pozycja była. Znaczy tam w debiucie nie wiem w sumie jak to się zachowywało. No ale Broduś mi uciekł tutaj. Uciekł mi. Zobaczcie. Dobra. Chyba w ogóle nawet debiut dobrze został rozegrany. Czyli D5 dobrze. Dobrze D5. Tutaj. D4 szybciej powinien zagrać. F6 dobrze. Roszada. Wydaje mi się, że skoczek jest dobrym ruchem, ale może nie. Może jednak nie. Skoczek jednak za szybki. Jednak okej. Gonię C7. Król F7 złe. Tu każe dać szacha hetmanem. Ciężko stwierdzić. Na pewno ze Szparem będę grał. Z Brodą pewnie też jakiś meczek zagram. Też już coś tam było mówione. Tutaj. No i co? Tutaj. Za dużo znowu wymian porobiłem prostych przeciwnikowi. No szach, dobra, hetman F3. Można było w sumie tak dać szacha. Nie, no taka normalna pozycja może tu. Dobra, ale poszło jak poszło. Tutaj, szacha dałem, tutaj. Król G7 każe grać, zostawić gońca i gońcem tutaj. Racja, król G7. Szach nie potrzebny. O Jezu, szach w ogóle jest strasznym błędem. Wow. No tak, ten goniec na tej diagonali jest potrzebny, ale jestem baran w ogóle. Gram takie pozycje całe życie. Gram klasyczne partie, oczywiście, że gram. Całe życie gram w ogóle podobne schematy i czegoś takiego. No, nie wiem, bo mi się wydawało, że ten król musi w ogóle iść tutaj. No zagrał tu i już problemy. No i tutaj po linii są po prostu ogromne problemy. I jeszcze teraz po prostu pogram jak Ciamajda, nie? Bo Hetman przed. W ogóle, dobra. To już tam chyba nie było nawet co zbierać. Czy jakieś szanse jeszcze się pojawiały teoretyczne? Nie, no na pewno nie. Dobra. Po partii trudno. Ale gra mi się dobrze. No, dorwiemy brodę jeszcze następnym razem. Cześć, tata Juli. Pozdrawiam. Dzięki, że byłeś. Jeszcze jedna runda. Jeszcze jedna runda. Punktów mamy 5. No cóż, no nie, ciężko przebić mi. Szparu ma 8! Szparu ma 8 punktów. Wow. 8 na 10. No, no, no. Jak wygra teraz partię, to może być w top 3 nawet. Ale koks. Zobaczymy. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Okej, no dobra. Czekamy na zawodnika ostatniego. Proszę bardzo, lecimy. Cześć, królu Pawle, witam cię. A powolutku, nic tam specjalnego nie słychać. Okej. Okej. No przegrałem z Brodą, ale miałem taką normalną, fajną pozycję do gry. Niestety przegrałem, ale jeszcze go tam dojadę kiedyś. Okej, no dobra, no to co, gramy sobie prosto w szachy, bez głębszego myślenia. A może trzeba było zagrać wieża D2? W sumie nie wiem. Co ja tu się będę zastanawiał? Wieża D2 może byłoby dobre. No teraz zagram. Dobra, przyznaję się do błędu. Gram wieża D2, bo już miał zdwojone wieże i naciskał na punkt D6. Cześć Smoku, witam cię. No to co? Mój przeciwnik tak powinien chyba cisnąć D5. No ja bym tak zagrał na jego miejscu. D6 miękko. Tak, tak. I zagram tu i pole D5 jest moje. W ogóle D6 chyba... Nie, chyba nie D6 teraz. Teraz to już zdążyłem wieżę przestawić. Czasami jakieś takie pułapeczki, skoczek G5 istnieją, że tam na H7 sobie atakujemy. Ale myślę, że teraz... Teraz co ja chcę? Ja chcę tu. Tylko jeszcze teraz nie mogę, bo tutaj skoczek na B4, więc na to trzeba uważać. Sobie stoję po prostu. Czekam na taki ruch. I zagram. Goniec G5. No i teraz jak tu rąbnę i wyjdę skoczkiem, no mam świetnie. A, chwila. Przecież skoczek D4 jeszcze jest. No dobra, ale to ja nie muszę bić na D4. Rzecz jasna. Mogę zagrać... Jak mogę zagrać? Ktoś mi podpowie. Tu chyba mogę zagrać. Aha, okej. To nie będzie takie łatwe. Tutaj, tu wymienię gońce, dojdę do E3. Jak zajmę pole D5, to będzie świetnie. Hetman B4 taki chyba nieprzyjemny jest teraz. No, a będę myślał później, jak zagra. Okej, no to tutaj biję. I chyba teraz gram tak. Chyba tak. Tak jak sobie zaplanowałem. Aha! E3 też nie będzie takie łatwe, bo skoczek na F3 mi się pakuje. Ale chwila, momentos. Królem zbiję. Wtedy E3. F3 mam, skoczek broni F3. Zajmuję pole D5 i gram w szachy. No, tak. To wygląda już dobrze. Tak mi się wydaje. Brałbym tę pozycję chyba w ciemno-białymi. Dobra. Białe pola są moje. Ok, to E3. Ojejku, tu mogłem. A nie, nie mogłem, bo jeszcze bym nie związał. To jeszcze chwila. Jak zagra tak, to wtedy będę mógł. Tak będzie musiał chyba zagrać. Tutaj. I chyba już go mam w ogóle, bo jak zagra hetmanem tu albo na B7, to mam chyba hetman E4 i wygrywam. Bo teraz grożę w ogóle szachem i wzięciem hetmana. Tak, to jest chyba już wygrana. Ej, to było easy. To było easy, nie? Ale pogrom. Kurczę. Aż się chciałoby pograć więcej partii. Szkoda, że tylko 6 punktów, aczkolwiek jest zwycięstwo, jest pięknie, słuchajcie. Ja jestem dzisiaj bardzo, bardzo zadowolony i z mojego pięknego czatu i z gry chyba tak naprawdę. No dobra, szybko zerknijmy, jak tam Szparowi idzie. Z kim gra Szparu? Szparu gra... Oj, Szparu, wiecie, widzicie z kim gra Szparu? Szparu, trzymamy za ciebie kciuki. Trzymamy kciuki za Szpara. Wezmę tutaj silnik, wyłączę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szparu, jedziesz. Jesteś czarnymi. Jak to wygląda? Czarnymi masz pionka mniej. Szparu jest mocny. Kurczę, to związanie mi bardzo nie pasuje. Kurczę. Słuchajcie, no, żeby cud się zdarzył, no. Znaczy cud, no. Dawaj go, Szparu. Skoczek na C3. Skoczek D7. Co? Po hetmanie? Nie, ojejku, hetman D6. Ja jestem ślepy. Ale ładnie, wieża C5 tutaj. Jaki czas? Dobrze, że Szparu ma lepszy czas. No to naprawdę tam chyba ostre nerwy są u niego. I co? Wrócił? Dlaczego nie mógł zbić pionka? Remisik? Dlaczego nie mógł zbić pionka? Jaka jest to cena? Aż szybko zerknę. Szybko. Ojejku. Dobra. Poważna sprawa. Hetmanem trzeba zejść. Zszedł. Ale na oko nie wygląda to aż tak źle, co? A jednak jest nieprzyjemnie. Tutaj jednak te figury trochę go męczą. Zbił pionka. Co? Skoczek się przerzuca w ten sposób. A może nie miał innego wyjścia. Dobra, pionka odzyskał. Jak teraz tutaj? Może C5? Nie wiem. Aha, powie, że D8 tam grozi. Ajajaj, to jest bardzo nieprzyjemne. Dobra, H6. Uciekaj ty królem. Dobrze. Gdzie ten skoczek wędruje? Nie wiem. Uciekaj królem. Uciekaj królem szybko. C5? A wpuszcza, skoczka wpuszcza. Co on tu wymyślił? Może chce poświęcić, ale wątpię. Wpuścił skoczka, według mnie to błąd. Krucha 8? A to już pewnie jest troszeczkę... Ajajajajaj. Wieża. A nie, tu leci. Aj, no to nie, to jest przegrana. Krucha 7 jeszcze. Była opcja. No jeszcze jakaś walka mi... Oj, to nie, to już nie, to już jest koniec. No blisko było, ale 8 punktów to i tak jest super. Szkoda, że Szparu przegrywa, niestety. Szkoda. No co zrobić?